Witamy Państwa w kolejnej, tym razem wiosennej edycji Fryzjermanii. Nagrodę główną zdobywa Anna Zynkowska, która prowadzi swój salon w Opolu o nazwie Me Mark White. Zapraszamy na materiał. Aniu, przede wszystkim swoje pierwsze kroki stawiałaś w Kijowie, w Akademii Fryzjerstwa. Jak wspominasz tam ten okres? Troszeczkę inaczej było. Ja z początku zaczęłam pracować po krótkim kursie fryzjerskim, a później po 3 latach zrozumiałam, że mi tego za mało. Ale to wszystko działo się w Kijowie, na Ukrainie, czy gdzie? W Ukrainie, ale w Doniecku. I później postanowiłam, że muszę jechać jednak do Kijowa, do najlepszej akademii fryzjerskiej w Ukrainie, do Akademii Tarasiuk. I tam po skończeniu kursu już zaczęłam... Wróciłam do domu i kontynuowałam swoją pracę, ale już na większym poziomie po prostu. Jaką częścią właśnie fryzjerstwo to nie tylko, prawda, praca z klientem dla ciebie, ale również branie udziału w tych konkursach. Lubisz to, co ci daje, tak jakby sprawdzanie własnych umiejętności? Udział w konkursach to przede wszystkim samodyscyplina, kiedy ty musisz ćwiczyć cały czas, pracę z modelką, poszukiwanie jakichś nowych technik. Inspiracja, poszukiwanie inspiracji to też przecież pomysł jest podstawą. I właśnie praca na konkursach, mi nawet bardziej podoba może bezpośrednio przygotowanie do konkursu niż już bezpośrednio konkurs. Tam już po prostu owoce pracy, to co można zobaczyć na konkursie, ta praca, którą trzeba wykonać za 15-20 minut, to akurat to, co tak normalnie może pół roku ćwiczeń przed tym. Jak wygląda twój etap szukania inspiracji? Czy ty robisz to grupowo, czy sama jakby zamykasz się i myślisz nad tym, skąd to czerpać wszystko? Musi być trener. Osoba, która ci pomoże wyszukać tą inspirację, która pomoże ci, pokaże na błędy i tak dalej, odpracuje razem z tobą wszystko. Jeżeli patrzymy na fryzjerstwo, czy jest podobny poziom, czy podobnie się kształcicie tak samo jak na Ukrainie, tak samo tutaj w Polsce? No, różnią się troszeczkę zasady, podstawy. U nas inny system wykształcenia fryzjerów, troszeczkę inny, nie taki jak tutaj. Chociaż to, co tworzy się tutaj w cechach, kiedy uczni zawodowych idą do salonów fryzjerskich kształcić się, to jest dobrze. Troszeczkę inaczej niż u nas. U nas przy zawodówkach istnieją takie a-la salony fryzjerskie, w którym można oszyć się tam, nie wiem, za 1,5 groszy. To jest taka praca, już praktyka, nabywanie praktyki. Tego chyba jest więcej, tak? Praktyki jest więcej. Nasze studenci od razu, od pierwszego dnia już trzymają w rękach nożyczki, zaczynają coś tam ścinać, robić, tam farbować. Praktyki więcej, tak, troszeczkę więcej. A tutaj studenci nabywają tej praktyki już bezpośrednio w salonie, co też jest bardzo ważne, że osoba, która skończy na przykład technikum fryzjerski po 3 latach, już wie, czego chce. I na ile wiem, bardzo dużo moich znajomych fryzjerów od razu po nauce, od razu otwierali swój salon. W Ukrainie to po prostu kosmos, to taka fantastyczna. Nie ma szans. Jeśli nie masz kasy, od razu salon po nauce, po skończeniu swoich tam kursów lub uczenia lub studiów nie otworzysz. Fryzjermania nie pierwszy raz brałaś udział, bo to ta wiosenna to była ta zwycięska, ale już wcześniej miałaś kontakt z fryzjermanią. Co ci zachęciło, żeby jednak jeszcze tutaj przycisnąć i spróbować? Temat. Tak. Temat, przypomnimy Państwu, to był Rainbow Colors, czyli przepiękna tęczowa stylizacja. Jakbyś mogła nam opowiedzieć o swojej modelce i o stylizacji, którą wykonałaś na jej głowie. My robiliśmy kolekcję, ale tak okazało się, że do kolekcji poszły upięcia, tak? Jakieś tam różne koki, loki i tak dalej. A jedyna stylizacja na krótkich włosach po prostu została się, no, na razie niepotrzebna. I tak okazało się, że kiedy zobaczyłam temat, to spróbowaliśmy, wysłaliśmy i akurat trafiliśmy. Jurorzy cię pochwalili za kreatywność, bo tutaj nie tylko były ta kolorystyczna jakby paleta cała na włosach, ale były również takie mocniejsze akcenty, prawda? Czym się kierujesz w ogóle w tworzeniu takich? Bardziej się czujesz lepiej w kolorach czy w strzyżeniu? Co jest twoją domeną, jakbyś mogła określić? No lepiej, kiedy wszystko dopasowane, całość, i strzyżenie, i kolor, tak. Czasami można zrobić bardzo fajne strzyżenie, ale jeśli odrost tam 1,5–2 cm, to nie będzie grała po prostu całość, tak. Jak przyjęłaś w ogóle wiadomość o tym, że zostałaś zwycięzcą Fryzjermanii wiosennej edycji, co wtedy robiłaś, pamiętasz?
pracowałam, jak zawsze byłam tutaj w salonie, zaskoczyłam. Zaskoczyła mnie pani Moniko, bardzo, bardzo byłam zaskoczona, bardzo miło, dziękuję. A oto, proszę Państwa, wynik dzisiejszej metamorfozy i pracy przede wszystkim Ani. To był sprawdzian oczywiście dla Twoich możliwości dzisiejszy, tak jak fryzjermania, no ale dla modelki, ta stylizacja, czemu akurat Pixel Colors? Ponieważ nasza modelka wygląda bardziej awangardowo niż klasycznie, no i dlatego, żeby pokazać ją, jej osobistość, to wymyśliliśmy różne kolory na czarnym tle. Ona niby taka rockowa, niby taka bardzo poważna, taka mistyczna, ale niuanse, nie wiem, bardzo ostrych kolorów jednak są. Czyli znowu mamy zabawę kolorami, ale przede wszystkim myślę, że w tej fryzurze najfajniejsze jest dynamiczne cięcie, które podkreśla kształt twarzy i tak współgra z modelką. No, postarałam się, tak. Tam z tyłu też wycięte, żeby znów pokazać może dla niej bardziej jej osobistość, czyli niby taka porządna, klasyczna, spokojna, ale jeśli idzie na imprezę, to już szaleje. Tam z tyłu, tam wygolony, tam mamy jeden bok wystrzyżony. Czyli ona może teraz tą fryzurę transformować tak, jak ona chce. Na przykład dzisiaj, tak? Jutro. Tak samo jak w Twojej pracy finałowej, fryzjermanii, czyli jest to idealne nawiązanie. Tam była delikatna dziewczyna, ta jest troszeczkę bardziej, prawda, tutaj drapieżna, ale obie stylizacje są piękne i za nie właśnie należą Ci się nagrody, które przewidzieli nasi cudowni sponsorzy, które tutaj leżą koło nas. Ja ze swojej strony, z moich rąk dostajesz dyplom fryzjermanii, który mam nadzieję ozdobi Twoją ścianę w swoim salonie. Do domu zabierze, bo tutaj nie bardzo pasuje. Dobrze, to w domu również będzie, nad łóżkiem może być, w zaszczytnym miejscu jak najbardziej. No i przede wszystkim te nagrody, które wzbogacą salon fryzjerski na pewno. Dziękujemy Państwu serdecznie i zachęcamy do udziału w następnej fryzjermanii. Dziękuję.